Siema widzowie, z tej strony Zawias. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o nowym trybie w Fortnite, który się nazywa Niemożliwa Ucieczka. Tryb jest tak fajny, że postanowiłem właśnie nagrać o nim odcinek. Zanim zaczniemy, możecie zostawić lajka, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, oraz udostępnić film znajomym, aby film miał większy zasięg i bez zbędnego przedłużenia. Zaczynajmy. Pierwsza rzecz, która nam się ukazuje, kiedy odpalimy tryb, to nawet jeżeli gramy w parze, to jesteśmy sami, co jest całkiem ciekawe. Następnie widzimy cutscenkę, w której pokazuje nam się, że jesteśmy nieprzytomni na jakiejś plaży. No i chodzi o to w całym trybie, aby zebrać części do helikoptera, które są rozsiane po całej mapie, i spróbować uciec z wyspy. Kiedy je zbierzemy, musimy naprawić helikopter, który jest gdzieś tam na mapie. I kiedy to zrobimy, musimy zlikwidować wszystkich graczy i następnie uciec z wyspy. Jak przed chwilą mówiłem, na samym początku nasz teammate, nawet z pary na znajomy, z którym odpaliliśmy tryb, nie jest z nami, dlatego że on pojawia się w całkowicie innym miejscu i możemy nawet ze sobą walczyć, jeżeli się nie domyślimy, że to my nawzajem jesteśmy. I aby dołączył z powrotem do naszego teamu, musimy wykonać emotkę i kiedy to zrobimy, jest już razem z nami. Tak samo jest z innymi graczami, że jeżeli mamy jakiegoś gracza, który na przykład chce z nami walczyć, ale my pokazujemy mu emotkę i wtedy on ma możliwość dołączenia do naszego teamu. Tryb jest całkiem długi, ponieważ trwa około 1,5 godziny, więc aby na nim pograć, to potrzebujemy trochę mieć czasu jednak tego. Co pół godziny mamy noc, której całkowicie prawie nic nie widać, co prawdopodobnie właśnie widzicie na ekranie. Atakują nas wilki, z tego co wiem, później mogą nas atakować również raptory oraz pustaki. Kiedy noc się skończy, wszystkie te potwory sobie uciekają i mamy ponownie czas na zbieranie części do helikoptera. Jeżeli wygramy tryb poprzez ucieczkę, otrzymujemy parasol, lub jeżeli na starcie wybierzemy sobie inną nagrodę, którą chcemy dostać, to możemy otrzymać ekran ładowania. Według mnie parasol jest lepszy, ale ogólnie to jest kwestia gustu. W dzisiejszym filmie to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dzięki za oglądanie. Nara.